Dzień dobry, kochani. Jest 16 dzień czerwca, godzina 15:40. Przepiękne popołudnie, sobotnie. Jest ślicznie na niebie. Samoloty, airplane. Również sportowe samoloty ganiają. Już tylko sportowe. Róże kwitną. Bez powoli będzie dojrzewał. Żaby śpią. Ptaki śpiewają. Cisza. Spokój. O, ważka przeleciała obok mnie. Jakże jest pięknie. Czy słyszycie, jak ptak śpiewa? Motyle widzę na łące. O tak. Samochody jeżdżą. Samolot. Hej, samolot, pokaż się, pokaż się. Jedziesz ze wschodu na zachód, do Japonii. Lecisz. Dwa samoloty. Jeden do Japonii, a drugi gdzie? Gdzieś obok. Tak, do Indii, a drugi do Indii, tak. Kochani, właśnie przed chwilą przeczytałam w komentarzu od Momo z Japonii. Mieszka kilometr godziny jazdy od Tokio. Przepiękny film zrobiła z kwiatami po deszczu, bo teraz... ptak pofrunął. Jest teraz rain season, deszczowy sezon w Tokio. Piękne kwiaty, które rosną obok jej domu, w deszczu, w kroplach wody. Przepiękne, ale tak, obok tory kolejowe i pociągi raz w jedną, raz w drugą stronę, raz w jedną, raz w drugą stronę. Ja pytam, Momo, czy tam mieszkasz? Tak. Jak zamykam okno i włączam komputer osobisty, to jest dobrze, jest fajnie. Jak otwieram okno, to jest hałas. Momo, to ja dla ciebie. Ten czarny bez, ten szum wiatru, ten szum liści na drzewach. To dla Momo specjalnie. I dla chłopaków, Komei-san, tobie też. Bo Momo z twojej muzyki korzysta, z twoich pięknych piosenek, które bardzo kocham. Mamo, słyszysz, jak wiatr szeleści w tamtych liściach? Tak, żaby śpią, bo jest bardzo ciepło, słonecznie. Tak. Każdy z nas chciałby gdzieś mieszkać, ale mieszkamy tu, gdzie mieszkamy. O, poleciał gołąb. Może mi się uda go chwycić jeszcze? O, tam. Ptaki fruwają. Och, hałas był, przepraszam. Tak. O, nad stawkiem też ganiają ptaki, ważki, motyle. Ciutkę przybliżę, odrobinkę. O, może będzie więcej widać. A tutaj, mamo, zobacz, motyla. O, motyla ci złapie na łące. Teraz tam po łące fruwa motyl, jeden biały motyl. Pewno bielinek kapustnik, który lubi jeść kapustę. Że nie on, tylko jego gąsienicy. Ja dzisiaj na obiad gotujemy w naszym domu kapustę młodą, którą bardzo lubię. Także ten odcinek jest dla Momo, żeby wąchała i róże, i słuchała ptaków, i wróbli. I szumu wiatru. Tak. Ja też lubię stukot pociągów. O, ptaki. Hej, ptaki, hej. Trzy ptaki na górze. Na niebie. Też lubię stukot pociągów. O, poleciały ptaki na stawek. Bardzo kiedyś lubiłam pociągami jeździć, wiesz, Momo? Tak. W podróże pociągiem
daleko, blisko. Może kiedyś, tak, może kiedyś. Jeszcze nigdy nie leciałam, nie jeździłam tymi szybkimi pociągami. O, motyl, patrz, Momo, widzisz? O, o, o. Nad stawkiem. Jeden motyl, drugi motyl. Wszystko dzisiaj jest dla Momo. Wszystko. Tak. I ta cisza, te drzewa i te motyle. O, ptaszek nad stawem przeleciał. Tam musi mieć gniazdo gdzieś. Małych kaczuszek nie widziałam ostatnio. Wtedy na dzień mamy tylko. Tak, wypłynęły. No i to właśnie jest taki piękny, sobotni dzień, sobotnie popołudnie. Widzisz, Momo, ten daleko dom? Fajnie ktoś mieszka, prawda? No. Ach, tak to jest. No dobrze. Były i łąki, i ptaki, i motyle, i róże, i stawek. Tak, to na dobranoc, na dobry dzień. O, motyl fruwa tutaj też. O, ja nie zdążę za nim. O, żaba się odezwała. Żaba, odzywaj się, tak, tak, bo ja rozmawiam teraz z Momo. Pozdrowiłaś Momo, dobrze. Słyszałaś, Momo, żaba pozdrawia ciebie. Polska żaba, tak. W Japonii żaby są symbolem bogactwa, więc życzymy bogactwa duszy, serca, radości, tak. Bo to jest największe bogactwo, prawda? O tak. To co, do następnego razu, kochani. O, tam widzę na stawku błękitna ważka. Nie mam teleobiektywu, niestety. No to co? Tym szumem wiatru, gałązkami. Chciałam chociaż trochę ciepła dla Momo przekazać. W te... O, ptak tam przefrunął nad stawkiem znowu. Tam musi być gniazdo. W te deszczowe japońskie dni. Trochę słońca dla Momo. O, a tam gołąb poleciał z gniazda swojego. Tak, tam mają gołębie gniazdo. No to co? Do następnego razu, kochani. Ach, jak pięknie. Jak cudownie, jak pięknie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I życzę sportowych wrażeń. Dla każdego kraju pozytywnego. Tak, niech wygrają najlepsi. I niech cieszą nasze serca. Do nas. Czym zakończymy? Myślę, że zakończymy chyba tymi różami. Op! Tymi w słońcu różami. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, cześć, cześć.